Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam państwa serdecznie. Premier Słowacji Robert Fico w programie pod tytułem Dialogi stwierdził, cytuję: Jestem przeciwny członkostwu Ukrainy w NATO. Zawetuję to, bo to droga do trzeciej wojny światowej. Koniec, koniec cytatu. Te słowa padły, padły 20 stycznia 2024 roku. Słowacki premier dodał, że Unia Europejska co miesiąc wysyła na Ukrainę półtora miliarda euro. Półtora miliarda euro. W audycji Radia Słowensko zwrócił uwagę Robert Fico także na to, że słowackie elektrownie nie są obecnie chronione przez obronę powietrzną, przez obronę powietrzną Sił Zbrojnych Słowacji, dlatego że, jak to powiedział Fico, wysłaliśmy na Ukrainę to, co mieliśmy. Koniec, koniec cytatu. No i Tutaj warto podkreślić to, że Robert Fico już w kampanii wyborczej mówił wyraźnie, że jeżeli dojdzie do władzy, to zaprzestanie jakichkolwiek dostaw broni na Ukrainę. Też trzeba tutaj powiedzieć, że w tym tygodniu słowacki premier spotka się w Łóżgorodzie z premierem Ukrainy, z Denisem Szmychalem. No i Tutaj Fico akurat ogłosił, że ma przy sobie całą listę pomocy humanitarnej. Chce jednocześnie podkreślić, zapowiedzieć premierowi Szmychalowi, że Ukraina nie otrzyma już żadnej broni ze Słowacji. Jasno akcentuje, można powiedzieć, bardzo asertywnie, bardzo realistycznie, że ma zupełnie odmienne odmienne zdanie. Natomiast tutaj pojawia się oczywiście kwestia także przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej, co bardzo mocno lansują politycy w Warszawie, a przynajmniej część polityków w Warszawie. Natomiast słowacki premier tutaj wychodzi z założenia bardzo realistycznego, mówi o tym, że to wejście do przystąpienie potencjalne Ukrainy do Unii Europejskiej no, jest kwestią odległą i że Ukraińcy przede wszystkim muszą spełniać określone warunki, te warunki, które po prostu każdy kraj musi spełniać, a nie na zasadzie, że dostają jakiś wolny, wolny los i tylko i wyłącznie z tego, z tego względu, że, że trwa wojna na Ukrainie, to mieliby przystąpić do, do Ukrainy. Co więcej, słowacki premier bardzo wyraźnie powiedział, że jest przeciwny przystąpieniu Ukrainy. Do NATO. Jest przeciwny przystąpienie Ukrainy do NATO, co jest no, zrozumiałe z punktu widzenia bezpieczeństwa bezpieczeństwa Państwa słowackiego, z, bezpieczeń, z punktu widzenia bezpieczeństwa całego regionu. Chodzi o to, że przy, takie, taka decyzja pociągałaby za sobą no, praktycznie wejście do wojny całego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wojny oczywiście z Rosją czy z Państwem Związkowym Rosji i, i Białorusi. Ja przypomnę tylko, że w grudniu 2023 roku Roku, Robert Fico. Przekonywał, że, że to państwa zachodnie, że to kolektywny Zachód, tak zwany kolektywny Zachód, uniemożliwił zawarcie pokoju między Rosją a Ukrainą, dlatego że przede wszystkim państwa anglosaskie chciały osłabić Federację Rosyjską. Co więcej, tutaj Robert Fico dosyć konsekwentnie mówi o tym, że Słowacja powinna już przygotowywać się na okres po zakończeniu tej wojny na Ukrainie i na Uwaga, normalizację stosunków słowacko-rosyjskich. Fico zresztą publicznie twierdzi, że twierdził i twierdzi, że dla wojny rosyjsko-ukraińskiej nie ma rozwiązania militarnego, istnieje tylko i wyłącznie rozwiązanie pokojowe. No i też ja, trzeba jasno, jasno powiedzieć, że premier Słowacji. Uważa, że jak najszybciej te rozmowy pokojowe, jakiś kompromis powinny zostać wy... Ten kompromis powinien zostać wypracowany, te rozmowy powinny się jak najszybciej rozpocząć. Powiedział, że oczekiwania Ukraińców takie, że, że Rosjanie wyjdą z Krymu, że wyjdą z Donbasu no są całkowicie są całkowicie nierealistyczne. nierealistyczne. I to, I to warto podkreślić. I oczywiście Robert Fico nie jest jedynym politykiem, który przedstawia taką twardą, twardą wizję, który tak mocno akcentuje słowacki interes narodowy, czy w ogóle przedstawia to, że po prostu nie ma wyjścia, wyjścia militarnego z tego konfliktu z tego konfliktu ukraińsko-rosyjskiego. Ukraińsko warto też przywołać tutaj postać Wiktora Orbana, który który zresztą no, powiedział, że decyzje o dalszym wspieraniu Ukrainy, ta, państwa członkowskie Unii Europejskiej powinny, powinny podejmować co roku. To nie jest tak, że ta pomoc powinna być bezwarunkowa, stała, itd, i tak dalej. Natomiast tutaj Jasno powiedział, i to, jest, i to jest cytat: jeśli chcemy pomóc Ukrainie, róbmy to poza unijnym budżetem. Róbmy to poza unijnym budżetem i w planie rocznym. Chodzi o to, aby to było po prostu dyskutowane, głosowane. I to jakby oczywiście jest ten, ta, ta odpowiedź na apel Urszuli von der Leyen, przewodniczącej Komisji Europejskiej, która, która apelowała, żeby zapewnić Ukrainie, jak to, jak to określiła, przewidywalne finansowanie na rok 2024 i na późniejszy, i na późniejszy okres. No, to oczywiście jest taki koncept życzeń, można powiedzieć, bo Urszula von der Leyen mówi tutaj o o, o pomocy Ukrainie, aby odzyskała prawowite terytorium. No to jest oczywiście, to są oczywiście mrzonki na dzisiaj, biorąc pod uwagę straty, jakie Ukraina ponosi. Sama Ursula von der Leyen w, w, jakiś czas temu też powiedziała o tych ogromnych stratach ukraińskich. Potem zostało to bardzo szybko wyciszone. Wiemy doskonale, że dzisiaj szans na to, że Ukraina zajmie Krym czy, czy Donbas, te, te szanse praktycznie stopniały, stopniały do zera i patrząc także na kampanię wyborczą w Stanach Zjednoczonych, no trudno przewidywać, aby Ukraina miała dostać jakiś, jakąś ogromną pomoc, która zmieniłaby losy tej, tego konfliktu w najbliższym, czy w dającym się przewidzieć, dającym się przewidzieć czasie. Widać bardzo mocno, że w, na Słowacji, na Węgrzech zwyciężył realizm. Pytanie, jak się to ma do Polski, do tych naiwnych tak naprawdę wypowiedzi polityków. W ostatnim podcaście geopolitycznym mówiłem o książce Zbigniewa Parafianowicza Polska na wojnie, który przytacza no, wręcz szokujące wypowiedzi ludzi z establishmentu politycznego Polski, Polski z, z kręgów kół dyplomatycznych, wojskowych, które pokazują ogromną naiwność i, i taką, taką łatwowierność w polityce międzynarodowej. Myślę, że, że establishment państwa polskiego, że elity polityczne, elity intelektualne Polski mogłyby się naprawdę sporo nauczyć od elit słowackich i od elit węgierskich. W naszym dobrze pojętym interesie jest jak najszybsze zakończenie konfliktu na Ukrainie, tej wojny na Ukrainie, jak najszybsze podpisanie traktatu pokojowego. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia księgarni geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest już drugie wydanie mojej książki zatytułowanej Geopolityka a Bezpieczeństwo Polski. To książka, która w sposób przystępny pokazuje genezę najważniejszych koncepcji geopolitycznych, które kształtowały Polską myśl geopolityczną, polską politykę zagraniczną i rzuca nieco więcej światła na otoczenie międzynarodowe Rzeczypospolitej współcześnie. Zakupy w Księgarni Geopolitycznej to także forma wsparcia dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam serdecznie na geopolityka.info.